Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami kolejny odcinek kulinarnych pejzaży gminy Potęgowa. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale ideą naszego cyklu jest pokazywanie najciekawszych miejsc w gminie Potęgowa, ciekawych ludzi i ciekawych przepisów. Wszystko to razem połączyliśmy w jeden wspólny cykl. Dzisiaj odcinek zupełnie inny, bo nie będziemy go nagrywać w Potęgowie, a u naszej zaprzyjaźnionej gminy partnerskiej w Radkowie. Zapytacie Państwo zapewne, dlaczego w kulinarnych pejzażach gminy Potęgowo prezentujemy naszych partnerów. Otóż wychodzimy z założenia, że o naszym potencjale, o naszej sile stanowi nie tylko suma naszych doświadczeń, ale też suma doświadczeń i siły naszych przyjaciół, partnerów. To się składa na nasz potencjał ogólny. Warto pojechać w Góry Stołowe, warto zwiedzić całą Kotlinę Kłodzką. Znam te tereny, jeżdżę tam od lat. Mają naprawdę dużo do zaoferowania. Przepiękne góry, nie tylko Góry Stołowe, niedaleko Góry Sowie, Masyw Śnieżnika, Warownie, zamki. Naprawdę jest co oglądać. No i największym bogactwem tamtych terenów to ludzie. Naprawdę warto tam pojechać. Serdecznie Was tam zapraszam. Uwaga! Zaczynamy! Moi drodzy, nie byle kto będzie dzisiaj dla Was gotował, bo naszym gościem w kuchni dzisiaj będzie pani Janina Górnicka, która wraz z mężem Zdzisławem prowadzi w Ratnie Górnym w gminie Radków dom tyrolski, gospodarstwa turystyczne, do którego też serdecznie zapraszam, a prywatnie mogę też z dumą powiedzieć, jest to moja dobra koleżanka, przyjaciółka, a daniem popisowym Janiny jest sznycel i ten sznycel dzisiaj Wam zaprezentujemy. Dodam jeszcze, że Jasia była jedną z uczestniczek programu MasterChef, także jeżeli sobie wejdziecie do archiwum tego programu, na pewno zobaczycie ją w roli głównej. Serdecznie zapraszam, sznycel w wykonaniu Jasi. Witam serdecznie w Domu Tyrolskim. Przygotowałam dla Państwa danie, moje danie, sznycel z Domu Tyrolskiego. Oto produkty. Szczypior, pietruszka, czosnek, który już tu dołożyłam do mięsa, cebulka usmażona z pieczarkami, bułka tarta, przyprawy, majeranek, sól, pieprz. Tutaj mam bułkę namoczoną w mleku, ubite białka i tutaj są brzoskwinie, które podaję, nakładam na gotowy sznicel. I tutaj mam mięso mielone, pół na pół wieprzowo wołowe. Tutaj dodałam 3 ząbki czosnków, 3 żółtka i teraz dodaję jeszcze tak bułkę tartą,
bułkę namoczoną w mleku, odciśniętą. Dodaję sól. Majeranek i oregano. Następnie dodaję litę białka. Pietruszkę. I szczypior. I to wszystko mieszam. A teraz powinien kotlety. Nadziewanie pieczarkami. Już przygotowanymi wcześniej z cebulką. Doprawione. Formuję i piekę na patelni o średnim ogniu. Po upieczeniu dekoruję przygotowaną tutaj brzoskwinę. Efekt będzie za chwilę. Moje sznycle już usmażone. Teraz przygotowuję dekorację. Szanowni Państwo, specjalne zaproszenie dla mieszkańców naszych partnerskiej gminy Potęgowo z tarasu widokowego na górze Guzowata w gminie Radków. Zapraszamy do naszej gminy na spędzenie wypoczynku letniego. Przepiękne widoki, to zresztą widać w tle, jak i wiele, wiele innych atrakcji. Zapraszamy na wakacje, gwarantujemy świeże górskie powietrze i mile spędzony czas. Zapraszamy do naszej gminy.